Z Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział? Maria Magdalena udała się do grobu i spotkała zmartwychwstałego Pana, lecz go nie rozpoznała. Rozmawiała z nim, lecz jej oczy były jakby na uwięzi. Nie widziała w nim swojego Pana, przyjaciela, swojej miłości. Dopiero kiedy Jezus zwrócił się do niej po imieniu Mario, wtedy ona otworzyła oczy i rozpoznała Jezusa. I powiedziała: Rabbuni, nauczycielu, kochany. I jej serce zapałało, zabiło mocniej. Podbiegła do niego, chciała go przytulić. Czy Jezus powiedział, że chwileczkę, jeszcze nie teraz. Teraz są sprawy ważniejsze. I kontynuował tę rozmowę, dając misję świętej Magdalenie, aby poszła, oznajmiła apostołom, że on już żyje, że się to dokonało, zmartwychwstanie. I cały ten dialog niesamowicie ożył. Ale przełomem był właśnie ten zwrot po imieniu Mario. To jest bardzo ważne, abyśmy my w rozmowach z ludźmi też każdego traktowali bardzo indywidualnie. Abyśmy mówili sobie po imieniu. Abyśmy mówiąc do siebie byli skupieni na sobie. I zadaniem dzisiejszym będzie właśnie przeprowadzenie takiej rozmowy, takiego dialogu, aby w 100% być ukierunkowanym na drugą osobę, w skupieniu i w otwartości serca i umysłu na tę osobę, aby wszystkie inne sprawy na czas spotkania, dialogu odeszły na drugi plan, aby ich nie było, aby była tylko ta jedna osoba, abyśmy nie prowadzili rozmów i dialogów na takim poziomie, na jakim była Maria Magdalena i Jezus na samym początku, gdzie niby jest dialog, jest rozmowa, ale nie patrzą sobie w oczy, nie myślą o sobie. Gdzieś te myśli Marii Magdaleny krążyły wokół innych rzeczywistości, nie wokół tej osoby, która stała przed nią. Dopiero przebudzenie nastąpiło właśnie w momencie, kiedy Jezus przełamał ten słaby dialog, słabe spotkanie i powiedział po imieniu do tej kobiety. I my chcielibyśmy przynajmniej jedną taką rozmowę przeprowadzić, gdzie będziemy w 100% nastawieni na tę konkretną osobę, abyśmy się nią ucieszyli, abyśmy się potrafili zasłuchać w to, co ona ma do powiedzenia, abyśmy potraktowali bardzo indywidualnie, bardzo osobiście i osobowo. Oby wszystkie nasze były takie spotkania i rozmowy,
i dialogi z ludźmi. Tego wam życzę, ale na dzień dzisiejszy, na to dzisiejsze zadanie podejmijmy świadomie przynajmniej jeden taki dialog i jedno takie spotkanie.